cóż, kolejny film, jeżeli chodzi o mojego nowego, starego gruza. Tak jak mówiłem we wcześniejszym filmie, czyli pierwszym z audycją, że będę chciał zarzucić na dach karbon. I dzisiaj właśnie Ci to pokażę. Przy karbonie, słuchaj, zawsze pomagała mi żona, jeżeli chodzi o dach. Zawsze tam gdzieś przytrzymała i to szło zgrabnie. Tym razem żony nie było, syna nie było, więc stwierdziłem, czas zrobić to w sumie, znaczy robiłem już samemu, ale mniejszy dach. Czas zrobić to samemu. I powiem Ci, że ktoś, kto oklejał nie raz, nie dwa, wie, jaka jest masakra, jeżeli chodzi o oklejanie dachu samemu. Obłęd. Oczywiście z tyłu przy świetle trzeciego stopu przy świetle. No tak, światło nie. Lampa. O, światło. Kurde, brakowało słowa. Przy lampie trzeciego stopu rudej dużo. Jak go kupowałem, to też, no tak jak mówiłem, to już wiedziałem, co jest 5 i wiedziałem, że wskoczy na dach na pewno karbon, bo jeżeli chodzi o utrzymanie dachu w czystości, dla mnie to jest najgorsze miejsce w aucie. Raz, że jest wysoko, ja jestem niski, niestety 1,30 m w kapeluszu, 1,20 m nawet. Jestem niski i na dachu jak nie guano, jak nie właśnie osady po wodzie, po czymkolwiek, kurczę, wkurzające to jest. Słońce też wali na dach i wszystko, co tam zostanie, przypala. A karbon jest idiotoodporny. Karbonik jest idiotoodporny. Na karbonie po prostu jest bajka. No. Folia na dachu u mnie, jeżeli chodzi, to jest priorytet, jeżeli moje prywatne auto. Zresztą wielu właścicieli, którym... A może wielu, może niewielu, nieważne. Okleiłem dach, jarają się. Mówią, kurde, no zmienia to postać rzeczy, jeżeli chodzi o dbanie o auto. Naprawdę, dach dla mnie to jest takim newralgicznym miejscem, jeżeli chodzi o auto. Maska już nie, maska jest niżej, maska jakoś widzisz. Wchodząc do auta, co się dzieje, to dbasz. A dach, kurczę, no nie. Chyba, że masz 2,5 metra, no to wtedy z góry spojrzysz i widzisz, co jest 5 i na bieżąco starasz się to usuwać. Ja akurat wysoki nie jestem, więc musiałbym skakać. No dobra, słuchaj. Zaproszę Cię do dalszej części filmu. Oczywiście wszystko w przyspieszeniu, kurczę, no bo no nie da się tak nagrać, bo to byłby bardzo długi film. Jak wyczyściłem rudą i jak starałem się nieudolnie okleić sobie dach karbonem. Thrillers.
The Krillers. The Krillers.
The Krillas.
wyniki skończone niby, no, jakoś to poszło. I teraz tak, a jak widziałeś, kurczę, no, rudej było trochę przy tym, ale jak już kupowałem, to wiedziałem, że będzie tam robótka. Wyczyszczone na tyle, na ile mogłem, w każdy zakamarek poszedł epoksyd. Najpierw oczywiście kortanin, żeby wytrawić rdzę, żeby zablokować dalsze części utlenianie się metalu. Przykryłem to epoksydem i zostawiłem. Przytarłem papierem, żeby było równiutko. Zresztą tak jak widziałeś, nie było żadnego uskoku przejścia. Wszystko wyrównałem, także myślę, że już na lata zostanie. Karbon nie dość, że to uszczelni. Do tego jeszcze epoksyd, który jeżeli chodzi o łapanie wilgoci, jest idealnym izolatorem. Pod spodem kortaninek. To jest sprawdzone u mnie i to działa. Co do oklejania, poezja. No, magnes neodymowy musiał być, bo inaczej by się nie dało. Kilka załamań poszło, bo nie miał kto podtrzymać. No, często nie oklejam, więc jeżeli chodzi o umiejętność, no to tutaj leży. Starałem się jak mogłem, no ale jakoś się udało. Co jest fajne? Podoba mi się to, że fajnie wygląda z tyłu klapa. Tam, gdzie właśnie czochrałem, to jest taka niby lotka, ale to już jest integralna część z klapą. Fajnie to wygląda w Audi. I ja z reguły takie elementy oklejam w drugą stronę wzór, żeby to się oddzielało od dachu. I to dla mnie fajnie wygląda, zdecydowanie. Są osoby, które wolą, żeby całość. To leci się całość, to wtedy się tak zlewa. Ale jak karbon zmienisz mu wzór w drugą stronę, fajnie się oddziela. No tutaj usiadło to perfekcyjnie. Super. Na dachu dwa, bodaj rzeczy trzy bąbelki takie, kurcze, które one znikną. Nakuję delikatnie, z czasem zejdzie to powietrze, także tu się nie ma co srać ogniem. Ogólnie zajarany jest. Zajarany jestem z tego względu, że dach był dojechany kilka albo kilkanaście nawet. Kilka takich jakby wgnieceń. Karbon to zgubi. Idealnie. No teraz dbanie o niego to będzie poezja, tak jak Volvo zresztą. Oczywiście wskoczyła powłoka na karbonik. Jaka? Pojawi się, ale usiadła zacnie. Łatwość aplikacji, przyciemnienie naprawdę poważne. I teraz kolejna rzecz. Jak długo posiedzi? Jak długo posiedzi? Zobaczymy. Tak czy tak, kolejna rzecz. A, i rozbieranie tych całych plastików w tym Audi też ciekawa sprawa. Kurczę, wszystko siedzi elegancko, sztywno. Także troszeczkę internetu musiałem zaczerpnąć, żeby wiedzieć, co jest 5. A, i z tyłu na klapie w jednym miejscu, kurczę, naciąłem za dużo i mi uciekło i tam kawałek jest niedoklejony, ale przykryło to trzecie światło stopu, także na miękko nie pękam, nie widać tego, ale w głowie gdzieś tam siedzi, że jest tak, kurczę, tam jest troszeczkę nie tak, jak być powinno. No dobrze, słuchaj, nie wiem, co będzie kolejne, znaczy ja już chyba wiem, a może i nie wiem, to zobaczymy, co czas przyniesie, co będzie z Audicą. Jak na razie jeździ, zbiera kilometry, najważniejsze to, że technicznie jest brzydwa. A lakierek będę po kolei sobie wszystkie elementy robił po swojemu. Także do następnego. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Jaki dziadzia, co za dziadzia, 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 jaki dziadzia, co za dziadzia.